Witam wszystkich serdecznie na kanale Rekin Srebra. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Państwu pierwszy medal z nowej serii Interkosmos Juri Gagarin. Pierwszy człowiek w kosmosie. I na awersie widzimy oczywiście Juri Gagarina w kombinezonie. W tle Ziemia i rakieta Wodstock 1, którą Juri Gagarin jako pierwszy człowiek na świecie wszedł na orbitę I właśnie w 2021 roku obchodzimy 60 rocznicę tego wydarzenia Tutaj mamy jeszcze napis w języku rosyjskim Gagarin pierwszy człowiek w kosmosie, czyli tak jak mówiłem Gagarin pierwszy człowiek w kosmosie Na medalu są bardzo ciekawe detale które wystają z medalu. Tak jak widzicie pod tym kątem, gagarin i rakieta oraz gwiazdki wystają dosłownie. Na rewersie, symbol Związku Radzieckiego, czyli godło, sierpi, młot i kłosy. I tutaj bardzo fajnie jest to zrobione. Na wstędze są wybite jedna uncja AG49 i pod spodem tutaj jest rok 2021 i z drugiej strony mamy to samo. Bardzo fajnie to wygląda naprawdę na żywo. Detale również na rewersie wystają. Tutaj ten sierpi młot i te wstęgi z tymi kłosami oraz ta gwiazdka na samej górze. Bardzo ciekawie to wygląda. Rand ząbkowany, standardowo tak więc tak to się prezentuje. Tak to wygląda. Wiem, że już medale pojawiają się w sklepach, w przedsprzedaży są dostępne na przykład na szlachetnych inwestycjach już w granicy 200-210 zł z tego co pamiętam tak więc można już zamawiać te monety bardzo fajnie wygląda bardzo ciekawe detale myślę, że ta seria może być naprawdę może się bardzo dobrze rozwinąć jest tylko pytanie ile Medali w serii i jakie będą kolejne postacie na tych medalach. To jest dobre pytanie, czy będzie to kontynuacja i będą w dalszym ciągu radzieccy kosmonauci, czy też będą inni kosmonauci. To jest dobre pytanie. Napiszcie w komentarzu, co myślicie na temat tego medalu, jak wy się za to zapatrujecie. Co myślicie na ten temat? Moim zdaniem medal wygląda naprawdę bardzo ciekawie. Na pewno nie było jeszcze takiego motywu. Warto dodać jeszcze, że jest certyfikat, oczywiście też w języku rosyjskim co jest oczywiście też taką odmianą. Nakład, widzimy tutaj jedyne 15 tysięcy na cały świat. Tak więc. Bardzo ciekawe, jak to będzie wyglądać. Tak więc, kochani, bardzo Wam dziękuję za subskrybowanie mojego kanału, za komentarze, za lajki pod filmami. I już na tą chwilę, żeby nie przedłużać, kończymy ten odcinek. Tak więc, trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym odcinku.